Cześć, witajcie na kanale kochamzabawki.pl. Dzisiaj pokażę Wam pierwsze klocki malucha od firmy Fisher Price. Klocki te przeznaczone są dla dzieci już od 6 miesiąca życia. Całość zapakowana w kartonowe pudełko. A w środku kolorowe pudełko. Na pudełku kolorowe obrazki zwierząt z dżungli. Małpka, lew, słonik i żyrafka. Z tyłu opakowania kształty wyżłobione w plastiku. Przy wiaderku jest też uchwyt, który ułatwia przenoszenie wiaderka z miejsca na miejsce. Możecie je też ze sobą zabrać w różne miejsca swojego domu, albo nawet poza dom, do piaskownicy. W środku mamy 10 kolorowych klocków. W pokrywce 10. W pokrywce 5 otworów, które służą do przekładania klocków. Klocki służą do sortowania, układania w wieże i upuszczania. Możemy sortować je kolorami, kształtami, możemy ułożyć z nich wieże. Ale przede wszystkim możemy je upuszczać do naszego wiaderka. Chwytanie i sortowanie rozwija zręczność palców i rąk dziecka, a umieszczanie klocków w wiaderku rozwija u dziecka koordynację oko-ręka. Gra w odkładanie i branie, układanie w wieże, sortowanie i dopasowywanie pomaga dziecku rozwijać umiejętności rozwiązywania problemów. Jasne kolory, interesujące kształty angażują naturalną ciekawość dziecka, pomagają dziecku także w nauce kolorów i kształtów. Wszystkie klocki mieszczą się w środku. Pierwsze klocki malucha spodobają się na pewno każdemu maluchowi. Jest to zabawka, która rozwija. Oceniamy tą zabawkę na 4 gwiazdki. Jeżeli chcecie zobaczyć inne zabawki dla maluchów, zaglądajcie na kanał kochamzabawki.pl.